Witajcie, moi przyjaciele, w kolejnym odcinku czytającego Gala blogi taernowe. Dzisiaj mamy na tapecie bardzo ciekawe informacje, czyli głównie właśnie wchodzący update w czwartek, czyli już jutro. A więc czytamy, moi przyjaciele, po kolei oczywiście wstęp. Pomijamy, bo tutaj nic ciekawego nie ma, więc rozpoczynamy. Aktualizacja na stole. W czwartek w nocy wgramy najnowszy update. Górale z Beirn opowiadają niepokojące historie o śnieżnych nawisach, które lada chwila mogą runąć w dół. Zniszczenia, jakich mogą dokonać, są trudne do przewidzenia. Dmorther skrywa wiele groźnych tajemnic i lepiej dla wszystkich, żeby pozostały uśpione. Ale Tarniczycy i inni mieszkańcy Haligardu mogą nie mieć tyle szczęścia. Od południa napływa cieplejsze powietrze, które może ruszyć zaległy wysoko w górach śnieg. Nie wiadomo, co tony rwącego przed siebie śniegu mogą odkryć. Update na pewno przyniesie nowego questa, który dopowie historię widmowych orków. Oprócz tego pojawi się instancja trudniejsza niż zwykle. Ale pozwolimy wszystkim samodzielnie odkryć jej tajemnicę. W końcu to wyzwanie większe niż inne. Chwała wielkim wojownikom. Zakończenie eventu turniejowego. Względem jeszcze poprzedniej informacji, którą przeczytaliśmy, mamy tutaj informację, że update wychodzi już jutro. Ja tego bloga oczywiście czytam dzień po opublikowaniu, dlatego że po prostu wcześniej nie mogłem. I to wygląda w ten sposób, że update przynosi nam nowe instancje. Zapowiadana była już kilka blogów temu i w poprzednim blogu też jakieś informacje na ten temat były. Będzie to instancja dwubossowa, będzie wiele nowych mechanizmów, które chcą nam pokazać. Jest to tak zwany port z wersji 3D, czyli po prostu mieli zaprojektowanego bossa na wersję 3D, ale mieli dość wystarczająco czasu, żeby poświęcić temu trochę i po prostu wrzucić tego bossa jeszcze w wersji 2D. Więc tutaj bardzo można się ucieszyć ze względu na to, że właśnie ekipa nam pozwoliła troszeczkę jednak uchyliła nam może tego rąbka tajemnicy, jak mniej więcej będzie się prezentował ten Broken Ranks pod względem właśnie nowości takich typowych, technologicznych nowinek, które ewentualnie będzie można spotkać już w wersji lepszej graficznie i interfejsowo. Więc czytamy dalej. Chwała wielkim wojownikom, zakończenie eventu turniejowego. Mniej więcej takie nastroje panowały wśród graczy, gdy ponad 3 miesiące temu ogłosiliśmy na serwerach Dunep oraz HC kwartalny event turniejowy. Oczywiście tutaj teksty po angielsku będziemy sobie darować, jakieś tam odniesienia nie są zbyt istotne, jeśli ktoś chce, to po prostu może spojrzeć i samemu to przeczytać. Mój angielski nie jest zbyt odpowiedni, żeby starać albo przynajmniej udawać, że jest on na odpowiednim poziomie, żeby po prostu jakkolwiek wam to tłumaczyć i interpretować. Nie ma co się dziwić, bo chęć rywalizacji i wygranej jest nieodłączną częścią ludzkiej natury. Tym bardziej, jeśli ktoś ma to we krwi. Tarniczykom nie można tego odmówić. Już dziś czas temu bitka, już jakiś czas temu bitka i wojaczka stały się sposobem na życie, przetrwanie i poskromienie furii oraz rozpaczy, jakie ogarnęły ich po utracie ojczyzny. Postanowiliśmy przez 3 miesiące testować naszych wojowników, wyłonić najlepszych, którzy włożyli najwięcej wysiłku w swoje przygotowania. Niektórym zabrakło szczęścia, natomiast inni parli do przodu bez wyschnienia, sięgając gwiazd. Cóż, poza chwałą i sławą nie można powiedzieć, że im się to nie opłacało. Za pierwsze miejsce w kwartalnym podsumowaniu przewidzieliśmy nagrodę w wysokości 1500 platyny, za drugie 1000, trzecie 500. Zdarzyło się jednak, że walki były tak zaciekłe, że nie byliśmy w stanie określić przewagi jednego wojownika nad drugim. Zatem taka sytuacja, taka sama ilość punktów była równoznaczna z prawem do nagrody. Gratulujemy zwycięstwu. Na serwerze Dunep pierwsze miejsce osiągnął Fergun, na serwerze, na tym samym serwerze drugie miejsce osiągnął Aerox, Cenor, Los Lukaszos, czyli aż trzy osoby, i trzecie miejsce Kiroes Dr. Serwer HC. Pierwsze miejsce HeForce, może tak to przeczytam, drugie miejsce Krzychu HC i trzecie miejsce Senian. Dodatkowo, rzecz jasna, poza wspomnianą już platyną, każdy, kto znalazł się na podium, mógł swobodnie dobrać sobie drużynę i wybrać trzy dowolne bossy, którym stawi czoło. Oczywiście licząc na łódź szczęścia związany z dropem. Przygotowywanie siebie czy gildii na nadchodzące niebezpieczeństwa to obowiązek. Natomiast kompletowanie ekwipunku pełni w tym kluczową rolę. No oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o takie zabawy, ja wam mogę powiedzieć tak. Jeszcze jedna będzie liga tutaj turniejowa, międzyserwerowa, ale jeśli chodzi o takie właśnie rzeczy, no to bardzo można tutaj pochwalić ekipę, jak wbrew pozorom, ze względu na to, że jednak to jest jakieś tam urozmaicenie. Jedna taka rzecz, która zresztą nawinęła się na forum Taern, to jest taka, że
jakby to ładnie określić, ktoś zwrócił uwagę, że nagradzane są osoby, które już i tak są bardzo mocno zbudowane w tej grze. Czyli po prostu osoby, które nie dość, że zainwestowały dużo hajsów w ekwipunek i tak dalej, i po prostu mają przekozackie postaci, jeszcze teraz dostają pieniądze za to, że wygrywają. No, jest to dość logiczne, kto więcej inwestuje w postaci, żeby wygrywać turnieje walki, tym bardziej ma po prostu prawo do uzyskania swoich nagród za takie turnieje. Tylko z drugiej strony są osoby, które po prostu nie są w stanie tyle czasu poświęcić na takie turnieje. I właśnie to był raczej przedstawiciel tej drugiej grupy. Jakkolwiek można to wytłumaczyć tak, jak to tam tłumaczone jest na tym forum. Linku oczywiście wam nie da, możecie sobie poszukać. Pozdrawiam osoby, które jednak umieją posługiwać się forum Taernu i innymi forami. Tam wtedy mogą po prostu sobie... no troszeczkę ponarzekać, no ale jeśli chodzi o właśnie takie rzeczy, to ja bym jednak powiedział, że jest słusznie taki turniej, bo to mają wyłaniać osoby, które właśnie osiągają coś więcej niż taki typowy przedział osób, które są po prostu na tych serwerach, to było właśnie ci najlepsi z najlepszych. I tak, Żodni Walki, tak powstała międzyserwerowa liga turniejowa. Nagrody i zarazem zakończenie eventu nie ostudziło zapału graczy, wręcz przeciwnie, pobudziło ich apetyt. Nie tylko na nagrody, ale również rywalizację i pokazanie, kto tak naprawdę rządzi i jest najlepszy na serwerze. Jak to mówił Wers, dobra, to sobie darujmy, dokładnie tak. Postanowiliśmy zatem nieco podnieść poprzeczkę. Liga turniejowa, więcej szczegółów jest w linku, który jest tutaj podany na blogu. Oczywiście link do bloga macie w opisie, a cała reszta możecie sobie ogarnąć w trakcie. Liga turniejowa ruszyła na serwerach Dunep, Ostlor i Larkas. Pierwsza krew została przelana, a jak wiadomo, krew nie kłamie. Pierwsi wojownicy wysunęli się na prowadzenie, a pierwsze punkty zostały przyznane. Co ich tak napędza? Wyzwanie? Nieprzeciętne wyzwanie, dzięki któremu będą mogli pokazać, czy są warci miana dumnego Taerniczyka i czy posiadają prawdziwe serce do walki. Najlepsi z każdego serwera biorącego udział w lidze będą mogli zmierzyć się ze sobą na serwerze testerskim S0, na którym te ich postaci zostaną zaimportowane. Pokażcie, z jakiej gliny jesteście ulepieni. Także no, liga serwerowa to będzie bardzo ciekawy w ogóle system, który będzie nam przedstawiał po prostu połączenie wszystkich serwerów względem tych najlepszych osób z tych serwerów, teoretycznie najlepszych, statystycznie najlepszych, może mógłbym to ja to tak nazwać, ze względu na to, że jednak i tak to jest loteria po sporej części, więc powiem tak. Liga turniejowa, liga międzyserwerowa to jest bardzo fajna sprawa i ja jednak wbrew pozorom nawet mam jakieś tam swoje zakłady, kto się do niej dostanie i tak dalej, no ale tutaj oczywiście ja nie mam takiej możliwości, nie biorę udziału w najbliższym czasie w turniejach, dlatego że buduję swoją postać, powoli zbliżam do 80 poziomu, więc u mnie tego nie spotkacie, ale gdzieś tam może się trafić jednak jakiś youtuber, który zrobi streama albo jakieś odcinki właśnie z ligi turniejowej z S0, więc tutaj no musicie obserwować, gdzieś tam może dam wam gdzieś informacje na stream, czy na odcinkach, czy na grupie fanpage'u na Discordzie, żebyście mogli się jakoś tam tym zainteresować, ale no po prostu ta liga będzie bardzo ciekawa i zobaczymy, jakie tam nagrody i wszystko będzie przyznawane, bo naprawdę jeśli będzie jakiś zwycięzca, to naprawdę to jest coś w stylu turnieju na PGA na przykład, gdzie postawili pomnik przy posesji, jak oni się nazywali, nie pamiętam teraz, De Vries chyba, tak, jest taki pomnik osoby, która wygrała turniej na PGA, więc coś w tym stylu możliwe, że nawet będzie się pojawiać dla takich osób. Oczywiście nagrody rzeczowe, przedmiotowe w grze i takie cuda, no przynajmniej w moim mniemaniu powinny się pojawić dość konkretne. Więc zobaczymy i ta liga naprawdę może być emocjonująca, więc serdecznie zapraszam do obserwowania i do udziału właśnie walk. Oczywiście są rozpiski z wyznaczeniem turniejów, które właśnie biorą udział w spisie zwycięzców, którzy dostają jakieś tam punkty. Za pierwsze miejsce chyba 3, drugie 2 i za trzecie jeden punkt, coś takiego było. 3A, 3B oczywiście. Podzamczę. Kolejna część blogu. Wersja niemal ostateczna. Kilka ładnych postów temu wrzucaliśmy koncept podzamcza. Spotkał się on z niemałym entuzjazmem. Często jednak jabłko pada przynajmniej spory kawałek od jabłoni. Jak wyszło tym razem? Pomijając sam przeskok jakościowy w porównaniu do obecnej wersji, jesteśmy najzwyczajniej w świecie pod wrażeniem pracy naszych grafików. Zamek przestał przypominać katedrę, a cała ta okolica sprawia wrażenie przesyconej mroczną magią. Jak widać, ten obszar jeszcze nie jest dokończony, ale już niewiele zostało do sfinalizowania tego etapu prac. Możemy sobie obczaić ten ładny obrazek, jest całkiem, no powiem wam, wygląda w końcu jak no, zamek, chociaż jak dla mnie to nadal jest w stylu tak,
przednia, nie wiem, boczne nawy, przód, nie wiem, front może tego zamku tutaj z lewej strony, całkowicie w głębi tego obmurowania wygląda dalej dla mnie jak katedra niż jak zamek, chociaż no jakkolwiek można to ująć, no to jednak już bliżej zamku niż katedry, można to tak ująć. Więc zaistnie, mamy taki zajebisty most, podzamcze, pole bitwy to się by nazywało i tutaj mamy tą chatkę, tutaj wchodzimy prawdopodobnie z bagien, tu jest ogrowisko, a tutaj co? Coś mi tu nie gra. Z tej strony, z tej strony... Aha, bo tu jeszcze było takie jeziorko małe, to może być to. Zobaczymy. I tutaj jest ta chatka. Gdzieś tu przez ogrowisko powinno być wejście do jaskiń. I także jest. No to całkiem spoko. No, koncept jest zachowany. A, i tutaj jest wejście jeszcze od wzgórz goblinów. Więc całkiem spoko. Wszystko mniej więcej ma jakikolwiek sens i mniej więcej można się ogarnąć. Nie będzie raczej możliwości zgubienia się na tej mapie. No chyba że będzie tak obszerna jak Las Koldów. Co w naszych pracowniach spiszczało. Więc część taka dość ciekawa pod względem prac nad wszystkimi rzeczami związanymi z 3D i tak dalej, tak dalej. Lista wykonanych w 100% prac przedstawia się następująco. Różne. Zamknęliśmy testy nowej instancji, czyli po prostu właśnie będzie update właśnie jutro z nową instą. Będzie się dość sporo działo. Różne. Pozostałe. Jesteśmy w trakcie konfigurowania nowego serwera pod TS. Ja tutaj już w zasadzie zastanawiam się, czy TS nie będzie po prostu taką bezsensowną opcją i czy po prostu ekipa nie powinna się zastanowić jednak nad Discordem. Discord jest naprawdę o wiele lepszy pod tym względem, jest o wiele stabilniejszy i po prostu serwery i tak dalej, utrzymanie takich serwerów jest bardzo proste i w ogóle system po prostu tego serwera jest bardzo przyjemny, chociaż jednak TS ma jeszcze parę atutów w rękawie, które w zasadzie jednak mogą jednak przy tak dużych serwerach wypierać Discorda, no ale to zależy od po prostu systemu, jaki tam będzie funkcjonował, a i też pewnie osoby, które są przyzwyczajone do TS-a, będzie bardzo im ciężko przestawić się na Discord, ale moim zdaniem jednak ekipa powinna pomyśleć nad tym Discordem, chociaż zobaczymy. Programowanie. Zakończyliśmy pracę nad łataniem wycieków pamięci z wersji mobilnej Broken Ranks. 50% pracy nad łataniem wycieków pamięci w wersji PC. No to jakieś tam wycieki już prawie połatali. Ciekawe, jak oni określają te 50%. Zaprogramowaliśmy dynamiczne eventy do wersji PC Broken Ranks. Coś nowego, czy to są te, co były? Nie jest tutaj uwzględnione, w zasadzie nie jestem zorientowany aż tak. Uporządkowaliśmy system logowania do gry, przygotowanie pod system logowania w Broken Ranks. W sumie ciekawy jestem, jak ten system logowania będzie wyglądał, czy będzie bardziej bezpieczny, czy jednak będzie w zasadzie bardzo podobny do tego obecnego. Dokonaliśmy poprawek i drobnych usprawnień pod update wersji 2D. Właśnie tutaj są ten update, który będzie, przynajmniej tak mam wrażenie. Pierwszy raz czytając miałem taką myśl, może chcą zrobić już takie przygotowania, że zrobią takie 2D ostateczne dla osób, które będą chciały zostać i jednak tam nic, ale to raczej nie jest jeszcze to. Zmieniliśmy system zarządzania karami w grze. Knebele bany w wersji 2D plus Broken Ranks. No to ciekawe, tutaj system zarządzania karami, no to będzie bardzo ciekawe. Może to było właśnie związane z tym zmianami systemu, że był pewien problem i wszyscy dostawali bany na 5000 lat, coś takiego, nie wiem co tam się działo w zasadzie, ja nie dostałem na szczęście, albo przynajmniej nie miałem okazji tego zobaczyć. Grafika, zakończyliśmy pracę nad bagnami, no fajnie, zakończyliśmy pracę przy modelu 3D podzamcza, zakończyliśmy pracę przy modelowaniu wymarłej osady plus 70% tekstur, znaleźliśmy optymalny sposób na konwersję szczegółowego modelu oraz tekstur, postaci z widoku walki do wersji mini widok na mapie. No ładnie, ciekawe jak oni to zrobili, czy stratnie, czy prawie bezstratnie, czy jednak jakieś tam uproszczone modele. Skonwertowaliśmy wszystkie zbroje w grze do wersji mini, poprawiliśmy modele 3D w nowej instancji, skończyliśmy fryzury dla kobiet w wersji 3D. Oh yeah, ciekawe co tam jest ciekawego. I animacje, zanimowaliśmy rybostwory. Także, żeby nie było, że nic nie animują, to przynajmniej to. Oczywiście śmieszki, heheszki. I to było mniej więcej na tyle, moi przyjaciele. Mam nadzieję, że blog słucha się całkiem dobrze, mam nadzieję, że dykcja się troszeczkę poprawiła od poprzedniego odcinka. Dzisiaj spróbowałem bez żadnych cięć, więc możecie ewentualnie powiedzieć, jakbyście chcieli jeszcze ewentualnie przemodelować czytanie tych właśnie blogów, czy jakieś tam uwagi i tak dalej, bardzo bym prosił. Ja was serdecznie zapraszam na taerny. W opisie macie wszystkie linki, które ewentualnie mogą wam się tutaj przydać. No i po prostu
miłej gry życzę i czekania i farmienia to nie, raczej zwiedzania nowych inst i próbowania ich pokonać, naszych bosków nowych. No i powodzenia życzę osobom, które jako pierwsze może akurat właśnie udadzą się na tą instę, a i kolejnym także. Więc trzymajcie się, dziękuję za słuchanie i oglądanie. Dobranoc. Nie, dobranoc nie. Trzymajcie się po prostu. Hej, hej!